Dziękujemy Ci za Twoją moc dzisiaj, Panie. Dziękujemy Ci, że Ty wszystko uczyniłeś w naszych życiach, Panie. Że Ty chcesz do nas mówić, Panie. Ty kochasz nas, Panie. I masz taki wielki miłość dla każdego z nas, Panie. Dziękujemy Ci, że Ty jesteś Bogiem, który jest ponadnaturalnym, Panie. I Ty chcesz robić wielkie rzeczy w naszych życiach, Panie. Ja Ci proszę Ci dzisiaj, abyś pomóc mi, Panie, z tym kazaniem, Panie, aby mówił wszystko, które Ty chcesz, żeby mówił, Panie, aby wszystko, które nie jest od Ciebie, Panie, aby nie miał żaden efekt, Panie, wszystko, które jest od Ciebie, Panie, abyś dotknął, Panie, każde serce, Panie, i abyś przynosił dobre owoce z tego, Panie, i ja Twój pokój, Panie, i namaszczenie, Panie, prowadź dzisiaj, Panie, i mów do nas w imieniu Jezusa. Amen. Amen. So I'm going to read from, well, pastor's going to read from John 14. Przeczytamy fragment Bożego Słowa. From John 14. Need to change my glasses. Jana 14 rozdział. From verse 1 to verse 15. Od 1 do 15 wersetu. Including 15? Including 15. Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? Wierzcie, dlatego też także i we mnie. W domu mojego Ojca jest wiele mieszkań. Gdyby było inaczej, powiedziałbym wam prawdę o tym. Idę więc przygotować wam miejsce, a gdy ja odejdę, przygotuję wam miejsce, wrócę i zabiorę was do siebie, abyście wy byli tam, gdzie ja jestem. Znacie już drogę, którą ja idę. Odezwał się do niego Tomasz i powiedział tak: Panie, przecież nie wiemy, dokąd idziesz. Jak możesz mówić, że znamy Twoją drogę, wiemy, dokąd idziesz? Jezus odpowiedział mu na to: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście mnie i mojego Ojca. Ale teraz tak naprawdę już Go znacie i prawdziwie Go zobaczyliście. Rzekł do niego Filip: Panie, pokaż nam więc Ojca i to będzie wystarczające dla nas. Jezus mu odpowiedział: Filipie, przecież tak długo już ze mną jesteś, a jeszcze tego nie rozpoznałeś? Kto zobaczył mnie, widzi także Ojca. Dlaczego mówisz: pokaż nam Ojca? Czyż nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu moim, a Ojciec jest we mnie? Słów tych, które ja wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który we mnie jest, on sam dokonuje tych dzieł, których ja dokonuję. Wierzcie, ufajcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Jeśli zaś nie, to uwierzcie przynajmniej ze względu na to, co się dzieje, na dzieła, których dokonuję. Zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał takich dzieł, których ja dokonuję. Nawet większe od tych uczyni, bo ja odchodzę, idę już do Ojca. A o cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim, to uczynię, aby Ojciec mój otoczony był chwałą w swoim Synu. I o cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, ja to spełnię. Jeśli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, będzie także dokonywał takich dzieł, których ja dokonuję. Nawet większe od nich uczyni, bo ja odchodzę już do Ojca. So the title of my kazanie, my sermon today is Riding Giants. You will do greater things. I tytułem mojego kazania jest Stawanie naprzeciwko gigantom i you will do greater things. I czynienie większych. This verse from John 12. I ten werset z Jana z tego rozdziału. If we truly believe in Jesus, zachęca nas, że jeśli prawdziwie wierzymy w Pana Jezusa, we're going to do those same things that Jesus did, and to jesteśmy things. W stanie, możemy dokonywać takich dzieł, jakich Jezus uczynił, albo nawet większe. And I believe that God wants to say to us today. I wierzę, że dzisiaj Pan Bóg chce nam powiedzieć.
That he's looking for fearless men and women. Że on oczekuje, on poszukuje takich ludzi, którzy nie poddadzą się strachowi. Of faith, who will do the things that Jesus did and even greater. Którzy będą zdolni wzbudzić w sobie wiarę, aby dokonywać takich rzeczy jak Jezus, ale nawet większych. Jesus also promised if we have faith that we can move, God will move the mountain. Jezus także obiecał, że jeśli będziemy mieli wiarę, to będziemy mogli przenosić góry. There's a song that we sing in church quite regularly. Często w kościele śpiewamy taką pieśń. Show objaw moc swą, show your power, Lord. Objaw swoją moc, tak. And it's a picture of how God wants to show his power among us as a church. Jest, i to jest taki obraz, w jaki sposób Bóg chce objawiać, pokazywać swoją chwałę przez nas w kościele. But the question is, why is this an important thing that God shows his power among us? I kwestia jest, pytanie jest takie, dlaczego to jest ważne, żeby Pan Bóg mógł objawiać swoją moc pośród nas? First of all, he wants to show his glory. Po pierwsze, dlatego, że on chce pokazać, objawić swoją chwałę. When God does something that no one else can do on earth, kiedy Bóg chce coś uczynić na ziemi, he shows that he is God. When he does something no one else can do, to on przez to pokazuje, że on jest Bogiem, że nikt inny nie potrafi, nie jest w stanie tego dokonać, tylko on. And he shows his glory. I on pokazuje wtedy swoją chwałę. So the more we see God's power in the church, więc im więcej widzimy Bożej mocy w kościele, the more people will see God's glory among us. Tym bardziej ludzie będą mogli dostrzec Bożej chwały. And the more he'll be glorified. I Bóg będzie uwielbiony. John 2:11. Jana 2, rozdział 11, werset says, tak jego mówi tak. Pierwszego cuda dokonał Jezus Kainie Kalisyjskiej i objawił chwałę swoją i uwierzył w uczniowie jego. So when he did that miracle, he showed his glory. Więc napisane jest, że kiedy Jezus uczynił ten cud, to wtedy przez to objawił swoją chwałę. And then people believed in him. I ludzie w niego uwierzyli. So the next reason why we need to see God's power. Więc następnym powodem, dla którego potrzebujemy widzieć Bożą moc w działaniu, is so that people will see Jesus among us. Jest to, że ludzie będą mogli zobaczyć Pana Jezusa pośród nas. People will see the gospel in its power. Ludzie zobaczą Ewangelię w mocy swojej, w jej mocy. Paul said that he didn't come just showing words. When he didn't come preaching words. Paweł przyszedł i powiedział, że nie przychodzi po to, żeby mówić słowa, żeby słowami zwiastować. But he came and showed, and God's power was shown among when they were preaching. Ale objawiała się w jego nauczaniu moc, kiedy nauczał. So when God moves, it's kind of like a sign. Więc kiedy Bóg się porusza, kiedy działa pośród nas, to jest to jak znak. That points to Jesus Christ. Znak, który wskazuje na Jezusa Chrystusa. So when we see miracles and God moving, it points people to Jesus. Więc kiedy widzimy cuda, kiedy widzimy znaki, to jest taka wskazówka, to jest taki drogowskaz, który wskazuje na Jezusa i pokazuje Jezusa. And also in 1 John 3 verse 8. W trzecim rozdziale, w wersecie 8 Ewangelii Jana jest napisane, że Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie. I diabeł, jak wiemy, jest w stanie i chce i dokonuje bardzo wielu niszczących rzeczy w naszym życiu, w życiu ludzi. Many people are ill, many people have different problems. Wielu ludzi choruje, wielu ludzi ma różne problemy, doświadcza różnych trudnych chwil. And God in his love wants to come and destroy all of those things that the devil's done in people's lives. Ale jest napisane, że Bóg, Bożym celem jest zniweczyć dzieła diabelskie, zniweczyć to, co diabeł zaplanował. Now I wanted to use just to explain God's power. Chcę jakby wyjaśnić albo przybliżyć to, co rozumiemy przez określenie Boża moc. I wanted to use the pictures of waves and surfing. Chciałbym użyć takiego obrazu fal i surfowania na falach. When you're surfing, you start on the beach. Jeżeli gdy chcesz surfować, zaczynasz od miejsca na plaży. You see the waves breaking like 50 meters ahead of you. 50-100 metrów przed tobą fale się przetaczają. And you need to get off the beach and get into the water and swim out to where the waves are breaking. I to, co musisz zrobić, to wyjść z plaży, wejść do wody i podpłynąć tam, gdzie te fale są. And you tend to swim to the place that's beyond where the waves are breaking, so you don't get caught by these waves. I zasada jest taka, że trzeba przepłynąć to miejsce, gdzie fale się przełamują, i wypłynąć trochę dalej. And then you sit on your surfboard. I wtedy jakby
czekasz na desce surfujące do surfowania, do surfingu. You wait for a set of waves to start coming. I czekasz na właściwą falę, aby na niej surfować. And they tend to come in like seven at a time. I czasem przychodzą po kilka, po siedem takich fal. And you can wait 20 minutes sometimes for any waves to come. I czasami można czekać 20 minut na jedną falę, aby przyszła. But when you look and you see a wave coming. I gdy patrzysz i gdy widzisz, że nadchodzi właściwa fala. And you know that you can catch that wave. I chcesz złapać tą falę. You turn around to the beach. Obracasz się w kierunku plaży. And you start paddling as strongly as possible. I zaczynasz wiosłować tak mocno, jak to tylko potrafisz. Then the wave comes, it picks you up. I przychodzi fala, ona cię podnosi. And you do one last paddle to you commit into the wave. I wiosłujesz, aby utrzymać się na tej fali. And then you stand up and you start surfing it. I potem wstajesz, gdy czujesz ten moment właściwy, wstajesz i zaczynasz surfować. And it's a lot of fun. I to jest naprawdę wspaniała zabawa. And it's a picture. I used to surf quite tak, regularly. On też próbował i wie to z doświadczenia. It's my hobby for two years. Jego hobby przez dwa lata było. And it's a picture of what it's like with God and when he moves. Więc jest to obraz, chciałbym pokazać w ten sposób taki obraz pewnych zasad, które są, gdy chcemy doświadczyć Bożego działania w naszym życiu. So God's power and the movement of the Holy Spirit is like the wave that's coming. Wyobraźmy sobie, że Boże działanie, to Boże ten poruszenie Boże, to jest jak ta fala, która nadchodzi. I żeby tą falę złapać, najpierw musimy wypłynąć gdzieś tam w morze. And then we have to wait on him. I potem musimy czekać na tą falę. And then when we feel his leading, we have to get up and move with his leading. I wtedy, kiedy czujemy takie Boże poruszenie, Boże wskazanie w nas, to musimy podjąć jakieś działania i ruszyć z tą falą. And then we can surf that wave and it's a lot of fun. I potem dopiero, gdy uda nam się, to surfujemy i doświadczamy wspaniałej zabawy. Now I want to show a video of a guy called Led Hamilton. Chciałbym pokazać teraz wideo takiego gościa. Led Hamilton. Właśnie, Led Hamilton. He's a big wave surfer, so he doesn't just surf these little waves. I tak jest taki słynny surfer, który nie tylko surfuje na takich małych falach. But he surfs these huge up to 100 feet. Ale surfuje też na takich potężnych falach 100 stóp, czyli około 30 metrów. And we most of the time we're moving in little ways as the Holy Spirit, as it were. Mm-hmm. We're moving in little ways. Czasami jest tak, że poruszamy, jakby łapiemy te małe fale Ducha Świętego. But it's God's desire for us to move and go forward, so that someday we'll be catching those big waves. Ale wierzę, że Bożym celem, Bożym pragnieniem jest to, abyśmy pewnego dnia mogli też doświadczyć, złapać taką potężną, wielką falę. So as we're watching this video, I encourage you to listen to the words, because there's a powerful song. I gdy będziecie oglądać to wideo, to chciałbym, żebyście też słuchali się w słowa, bo to są naprawdę mądre i znaczące słowa. Nigdy nie będę się bał, tarczą i twierdzą jest Pan. Pewnie odpieram zły cios, siły dodam.
So that's a picture of what it's like in real life. Więc to jest tylko taki obraz tego, co może być w rzeczywistym życiu. But what does big wave surfing look like in God's kingdom? Ale jak to jest z tymi dużymi falami w Bożym Królestwie? What does it look like to be a man of faith or a woman of faith? Co to znaczy? Jak to wygląda być prawdziwie człowiekiem wiary? So the first example is Abraham was a man of, Bible says was a man of faith. Pierwszym takim naszym przykładem będzie Abraham. God said to him, go, and he went to the promised land. Bóg powiedział mu idź i on poszedł do ziemi obiecanej. Był posłuszny. God told him to sacrifice his son on an altar. Bóg powiedział mu, aby poświęcił swojego syna na ołtarzu. I on podjął ten krok wiary, i Bóg uratował jego syna w ostatnim momencie. He also believed in God when God spoke to him. On także uwierzył Bogu, gdy Bóg do niego przemówił. The next example is Peter and John. Drugim przykładem, który wybrałem, to jest Piotr i Jan. This is from Acts 3, verse 4-8. Dzieje apostolskie 3:48. Od tego. A Piotr wraz z Janem, wpatrzywszy się uważnie w niego, rzekł: spójrz na nas. On zaś spojrzał na nich uważnie, spodziewając się, że coś od nich otrzyma. A Piotr zaś rzekł do niego: srebra i złota nie mam, lecz to, co mam, to ci daję w imieniu Pana Jezusa Nazareńskiego, chodź. I ująwszy go za prawą rękę, podniósł go, natychmiast też wzmocniły się nogi jego i kostki. Zerwawszy się, stanął i chodził i wszedł z nimi do świątyni, przechadzając się i podskakując i chwaląc Boga. So in order for them, Peter and John, to say, telling him to walk in Jesus' name. Więc Piotr i Jan chcieli powiedzieć mu, aby wstał i szedł w imieniu Jezusa. They had to believe that God was truly going to heal him. Ale aby to się stało, musieli wierzyć, że Bóg naprawdę może go uzdrowić. I believe that the Holy Spirit must have said it to their hearts at that time. Wierzę, że Duch Święty musiał mówić wtedy do ich serc. I oni posłuchali tego głosu i uczynili krok wiary i ten człowiek został uzdrowiony. Ale to nie jest tylko historia z Biblii. Dzisiaj także doświadczamy i słyszymy o takich rzeczach. There's a lady called Heidi Baker that some of you may know of. Niektórzy z was znają taką osobę, Heidi Baker się nazywa. She's a missionary in Mozambique that works with orphans. Jest misjonarką w Mozambiku, pracuje wśród sierot. And she was really ill, she was kind of, I think she was near death. I była bardzo chora, na pograniczu śmierci była. And then she had an encounter with Jesus. I potem miała takie spotkanie z Jezusem. And she had a vision of Jesus who told her to give food to people. I miała taką wizję Jezusa, który jej powiedział, aby dzieliła się jedzeniem z głodnymi, z ludźmi. And she was totally healed. I była całkowicie została uzdrowiona. And from that time in Mozambique they have over 10,000 churches in their ministry. I od tamtej pory, od tamtej chwili w Mozambiku założyli 10 tysięcy kościołów od tego momentu. And their evangelistic idea, their strategy. I to była taka ewangelizacyjna strategia. Is that they go to a town, a village where people haven't heard of Jesus before. Aby pójść do miasta, w którym ludzie nie słyszeli wcześniej o Jezusie. They show like a video about Jesus. Oni wyświetlali wideo o Jezusie. And then they bring forward people that are deaf or that have got problems. I wzywali na środek potem ludzi, którzy byli głusi, którzy mieli różne problemy. And they pray for them in front of everyone. I modlili się o nich przed wszystkimi. And God heals these people almost all the time. Bóg uzdrawiał prawie za każdym razem tych ludzi. And as a result of that, many people have come to faith in Jesus. I w rezultacie bardzo wielu ludzi przyszło do wiary w Jezusa. Another example you may know of is Smith Wigglesworth. Innym takim przykładem jest Smith Wigglesworth. The Bible, people called him the apostle of faith. Ludzie często nazywają go apostołem wiary. God did lots of miracles through him and he stepped out in amazing faith. On doświadczał wielu cudownych przeżyć, historii, cudów. Był faktycznie działał na podstawie wiary bardzo często. There was one example when this lady died. Było taki jeden przykład w jego życiu, możemy przytoczyć, kiedy jedna kobieta zmarła. And he went into the house and pulled this lady out of her bed while she was dead. I przyszedł do jej domu i wyciągnął ją z łóżka. He carried her and stood her up against the wall.
On podniósł ją i postawił ją przy ścianie. And then he said, in the name of Jesus, I rebuke this death. I powiedział, w imieniu Jezusa, gromię tą śmierć. She started to tremble. Ona zaczęła się trząść. Then he said, in the name of Jesus, I command you to walk. I potem powiedział, w imieniu Jezusa, rozkazuję ci, abyś chodziła. And she was totally healed. I ona została całkowicie uzdrowiona. I'm not recommending that we do that. Nie rekomenduję teraz dzisiaj, abyśmy coś Unless takiego robili. The Holy Spirit tells us to, of course. Chyba, że Duch Święty prawdziwie ci tak wskaże. But I believe God doesn't just want one or two men and women in faith. Ale wierzę, że Bóg nie chce, żeby to tylko jedna, czy dwie, czy trzy osoby byli takimi ludźmi wiary. Ale wierzę, że jego pragnieniem jest, aby wzbudzić całą armię ludzi wiary. I chce, żeby cały Kościół poruszał się w tych rzeczach, działał w taki sposób. So, want to ask the question, why is it that we don't yet see those things, that we see some things happening, but we don't yet see those incredible things. I często zadajemy pytanie, dlaczego tak jest, że nie widzimy tych rzeczy, że robimy czasem zwariowane rzeczy, posuwamy się do pewnych szalonych rzeczy, a mimo to nie widzimy takich efektów. I think one of the reasons is that God doesn't yet trust us with that power in our lives. A jedna z przyczyn to jest taka, że myślę, że Bóg jeszcze nie jest gotów nam całkowicie zaufać i powierzyć nam tej mocy. When you're surfing, if you don't hit the wave right and you fall, it can be quite painful. Jeżeli surfujesz i nie wykorzystasz tej fali, nie uchwycisz tej fali, to czasami ta fala może cię tak potraktować, że jest to bardzo bolesna i może być nawet. You can take quite a few waves on your head. Można wiele tych fal może się przetoczyć nad tobą. And they call it a wipeout. Wipeout. White pad? Wipeout. Okej. Okay. Wipeout, czyli takie. No, tak to nazywają, jeśli chodzi o niebezpieczeństwa związane z tą falą. So I just wanted to look at three dangers in moving in these spiritual gifts and these things of power. Ale chciałbym tutaj tak wskazać takie trzy niebezpieczeństwa związane z takim właśnie z tą kwestią, o której mówimy. The first one's pride. Pierwszy to pycha. It's very easy when God does amazing things through you. Bardzo łatwo jest, kiedy Bóg zaczyna robić niesamowite rzeczy. To start thinking it's about you. Że bardzo łatwo jest zacząć myśleć, że to chodzi o mnie, to ja, we mnie jest coś szczególnego. Either I'm like a really super spiritual person. Ja jestem może taką szczególną duchową osobą. Or I've done something right. Albo ja coś właściwego zrobiłem. And I think many people have tried to make a name for themselves in the past. I myślę, że wielu ludzi w przeszłości próbowało zbudować sobie autorytet albo zbudować sobie pewne imię albo pewną renomę w oparciu właśnie o rzeczy, które się działy. But God's heart is not that we would make a name for ourselves, but that we would make a name for him. Ale Bóg nie chce, żebyśmy my starali się o naszą renomę, budowali sobie jakąś nazwę, jakąś imię, jakiś respekt w oparciu o cuda, ale żeby to naprawdę przynosiło chwałę jemu, żeby ten respekt i ta renoma szła tylko w jego kierunku. The Bible says that Moses was humble, more humble than anyone else on earth. Biblia mówi, że Moses. Biblia mówi, że Mojżesz był jednym z najbardziej pokornych ludzi na ziemi. And I think humility is the essential fundament foundation for God to use. I wierzę, że pokora jest takim kluczowym elementem, takim kluczowym czymś, co buduje fundament do tego, abyśmy mogli być używani przez Boga w cudach. The next to the dangers is to have gifting without character. Drugie takie niebezpieczeństwo to jest, gdy chcemy daru albo chcemy tego obdarowania, chcemy, by Bóg nas używał, ale brak w nas charakteru. We have in the Bible the example of Saul, who was disobedient to God. Mamy taki przykład w Biblii Saula, który miał obdarowanie, ale był nieposłuszny. And he was king, he was anointed as king. On był królem, był namaszczony jak król. He led Israel out into battle. Prowadził Izraela do bitwy. He was even called by God. Nawet został faktycznie wezwany, powołany przez Boga, namaszczony. But because of fear of man and disobedience. Ale ze względu na strach przed ludźmi, ze względu na jego nieposłuszeństwo, he lost that calling, as it were. On utracił to powołanie. Another example is Samson. Jednym innym przykładem jest Samson. He ended very well. God used him powerfully. Chociaż zaczął dobrze, skończył źle, mimo tego, że Bóg używał go potężnie. Skończył dobrze. But his big problem was sin, sexual sin in his life. Jego problemem był grzech seksualny.
And it kind of had a very negative effect on what he could do. I ten grzech miał bardzo negatywny wpływ, efekt na wszystko to, co on robił. And there's many examples even today of people that God used really powerfully. I mamy wiele przykładów także dzisiaj ludzi, których Bóg zaczął potężnie używać, którzy zaczęli bardzo dobrze. Ale ze względu na grzech, ze względu na to, że nie robili rzeczy we właściwy sposób, they've been like a shooting star. To skończyło się tak, że byli jak przelatująca gwiazda. W jednym momencie płonęli wielkim płomieniem, Bóg uczynił przez nich niesamowite rzeczy, a potem za chwilę już ich nie było. Ale jeżeli mamy dobry charakter, jeżeli pozwolimy Bogu, aby wybudował w nas, ukształtował w nas dobry charakter, to możemy służyć Bogu w sposób stały, ciągły, aż do końca. Bóg chce, abyśmy byli mieli czyste ręce i czyste serce. And the final danger that I want to talk about is that we can lose with miracles. The final danger is. I ostatnim niebezpieczeństwem, które chciałbym wymienić, to jest That we can lose sight of Jesus. Że możemy stracić z oczu Pana Jezusa. And focus on miracles and the things that He does. I skupić się albo skoncentrować się na cudach, które on czyni, zamiast na nim samym. Filipian 3, werset 8. Says, in English says, what is more, I consider everything a loss because of the surpassing greatness. Jest napisane, że co więcej jeszcze wszystko uznaję za śmiecie wobec doniosłości poznania Chrystusa. And our focus should be on Jesus Christ at the end of the day. Więc nasza koncentracja, nasz wzrok powinien być skupiony na Chrystusie. Should be focused on His glory and powinniśmy być skoncentrowani, skupieni na Jego chwale. And not on the things that He does. A nie na tym, co się dzieje, na rzeczach, które się wykonują. We should be seeking His face and not His hands. Powinniśmy szukać Jego twarzy, nie Jego rąk. So we've seen what the goal is. Więc widzimy, jaki jest cel. We've seen what the dangers are. Widzimy, jakie są niebezpieczeństwa. So the question is, how do we do it? How do we take the next step? Pytanie jest takie: jaki uczynić następny krok, aby dążyć do tego celu? I want to show another video. Jeszcze jedno wideo chciałbym wam pokazać. This is a girl called Bethany Hamilton, who's a Christian surfer. To jest też taka dziewczyna, która jest surferem. And she lost her arm. Ona straciła rękę. But because of faith in Jesus, she went forward and carried on surfing. Ale ze względu na wiarę w Chrystusa, mimo wszystko dalej pracowała i dalej surfowała. And in this video, she's helping a young kid who was ill and had a dream. I w tym wideo zobaczymy, jak pomagała pewnemu dziecku, które było chore. From an injury, so she offers encouragement as Russell gives Kendall her first surfing lesson. Just like she did back home, Kendall pops up on her board. Back home, Kendall used to be a little afraid of the ocean. You ready? But with Bethany cheering her on, she's in the water. Good job! You're doing really good! Here comes a wave, and the girl who lost so much of her childhood to illness is standing tall, feeling the pure exhilaration of surfing. Yeah, Kendall! Woo-hoo! Paddle, paddle, paddle! Yeah! Good job! Oh, perfect! Yeah! Yeah, Kendall! So just like that little girl. Więc tak jak ta mała dziewczynka. I believe that God wants us to start small. Wierzę, że Bóg chce, abyśmy zaczęli od małych rzeczy. That He wants us to learn to surf on like little waves. Chce, żebyśmy się uczyli na małych falach. Bible says that if we're faithful with the little things. Jeżeli będziemy wierni w małych rzeczach, God's going to give us more. To Bóg nam może dać więcej. It's like we go from glory to glory in our lives. I to jest tak, jakbyśmy wtedy, może być tak, że będziemy szli, tak jak Biblia mówi, z chwały chwałą. And like on each kind of level of wave that we take in the Spirit. I będziemy jakby pokonywać kolejne etapy wiary.
It's like God gives us an exam. I będziemy przechodzić przez takie Boże egzaminy w tym. And those exams are about character and obedience in our lives. I te egzaminy dotyczą charakteru, posłuszeństwa. And as we pass those exams in our lives and go forward. I gdy będziemy przechodzić, zdawać te egzaminy w naszym życiu. Our faith starts to rise and grow. To nasza wiara będzie się wzbudzała. The Bible gives like different process of growth, spiritual growth in our lives. I Biblia mówi o tym procesie duchowego wzrostu, który w nas się dokonuje. First we're a believer in Jesus Christ. Po pierwsze jesteśmy wierzącymi w Jezusa. Then when we want to become a disciple of Jesus. Potem stajemy się nie tylko wierzącymi, ale także uczniami. And then the Bible talks about us being servants or bond servants of Jesus. I potem Biblia mówi, że mamy być sługami. And then finally is this picture of God revealing his sons, as it were. I potem jest to ten obraz Boga, który mówi, że jesteśmy jego synami. We are all God's hand. There's friendship as well. After a servanthood, there's friendship. Jest pomiędzy służbą jest jeszcze przyjaźń z Bogiem. Jesteśmy przyjaciółmi Boga. Now Jesus is our friend. We are all sons and daughters of God. My jesteśmy. Jezus jest naszym przyjacielem. My jesteśmy dziećmi, synami, córkami Pana Boga. But the question is, are we a friend to Jesus? Ale pytanie jest takie: Jezus jest naszym przyjacielem, ale czy my jesteśmy przyjaciółmi Pana Jezusa? Do we act as a servant towards Jesus, where we're totally obedient towards Him? Czy my działamy w wierności z Nim, w wierze, którą On chce, abyśmy działali? So I wanted to give three practical steps for how we can go forward and grow in our faith. Chciałbym trzy praktyczne kroki przedstawić, w jaki sposób możemy wzrastać w Panu. The first one is to trust in Jesus with all of our hearts. Po pierwsze, zaufaj Panu całym sercem. Start of John 14. Zaczynamy od Jana 14. As we read at the start, Jesus says. Przeczytaliśmy to już, że Jezus powiedział. Niechaj się nie tworzy serce wasze. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. Mm-hmm. So Jesus encourages us to not be afraid. Więc Jezus nas zachęca, abyśmy się nie bali. But to trust in Him. Ale byśmy Jemu ufali. What I haven't told you is this guy led Hamilton, who surfs these big waves. Więc gdy patrzyliśmy, obserwowaliśmy, widzieliśmy tego człowieka, który surfował na tych wielkich falach. He's got a whole team behind him that protect him. Tak naprawdę razem z nim tam jest cała drużyna ludzi, którzy go ochraniają, którzy to wszystko przygotowują. There's people on water skis. Jest człowiek na skuterze wodnym. Every time he falls off, they quickly go and save him from the wave. I za każdym razem, kiedy on się przewraca, to jest ktoś, kto szybko podjeżdża i go wyławia, aby go tam nie poturbowało. And they know that even if they're held under by the waves for a minute or so. I nawet jeśli jest pod wodą przez minutę albo ileś tam czasu. They trust that when they get up, that person's going to save them. To jednak on ma takie zaufanie i ufa swoim ludziom, że oni go jakoś wydobędą stamtąd, że pomogą mu. And it's the same with our God. I tak samo jest z naszym Bogiem. We can totally and utterly trust Him. Możemy mu całkowicie zaufać. That whatever happens, He's going to rescue us. Że cokolwiek się wydarzy, on nas uratuje. Especially if we take a step of faith, which is szczególnie wtedy, gdy podejmujemy kroki wiary. He will be faithful. On będzie wierny. And we also know that in a church. I także w kościele. We have a safe place where we can step out. Kościół jest takim miejscem bezpieczeństwa, przyjaźni, dobrej atmosfery, gdzie jest to bezpieczne miejsce do podejmowania takich kroków. And it's a place that we can start to listen to God and bring words. I to jest miejsce, gdzie możemy zacząć przynosić jakieś słowo wiary, modlić się o siebie nawzajem, działać. See God heal people. Gdzie możemy widzieć, jak Bóg też uzdrawia ludzi. And even on a Sunday morning we have a leader who sits here. I mamy także w niedzielny poranek mamy prowadzącego nabożeństwo. So if we feel God say something, but we're not 100% sure. Więc gdy czujemy, że Bóg coś do nas mówi, możemy czuć się bezpiecznie. Because if it's not right, then the leader might say that. Nawet jeżeli to coś jest nie tak, to prowadzący może nam powiedzieć: słuchaj, może nie teraz, za chwilę. So there's that safety ground, as it were. Więc jest takie miejsce bezpieczne, jest taka bezpieczna przestrzeń. And in house groups, it's an even more safe place. Tak samo w grupie domowej, to jest miejsce również przyjaźni, bezpieczeństwa. We have a group that meets regularly to pray. We have a group that meets regularly to pray. My mamy group. We meet regularly to pray as a group. Spotykamy się też, mamy też taką grupę, w której spotykamy się regularnie, aby się modlić. And it's great because even if you don't feel you're 100% sure about a word from God.
I to jest dobre, dlatego że nawet jeżeli czasem masz takie przekonanie, że Bóg ci daje jakieś słowo, you can share it and often someone else will get another part of it. I często jest tak, że dzielisz się w takiej grupie i ktoś inny nagle potwierdza to, albo ma następną część, albo dopowiada następną część tego, co Bóg chce powiedzieć. And also there's an encouraging word in Philippians 4, verse 6 to 7. Jest też takie słowo zachęty, Filipian 4, 6 do 7. Nie troszę się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach i dziękczynieniem powieście prośby wasze Bogu, a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serce waszych i myśli waszych w Chrystusie. So there's something when we're praying. Więc kiedy się modlimy, once we prayed for quite a bit, kiedy modlimy się już przez jakiś czas, often God will give us a sense of peace that He's answered our prayer. To wtedy często Bóg daje nam taki pokój w serce. He helps us to trust in Him sometimes. Pomaga nam, abyśmy Mu zaufali. Sometimes we just have to trust in Him. Czasami po prostu trzeba Mu zaufać. But there are times when He gives us like this peace that we can totally trust in Him about. Ale czasami jest tak, że On daje nam taki pokój w serce i przekonanie, że możemy iść dalej. So the next step, how we can grow in faith. Następny punkt, przez który możemy wzrastać w wierze, is to get out there and catch some waves. To jest wstać i coś zrobić, czyli złapać tą falę. We can be people that stand on the seashore and watch everything going on. Możemy widzieć ludzi, którzy stoją na brzegu i obserwują. Or we can be people that jump out. Albo możemy być takimi ludźmi, którzy stoją i obserwują, albo możemy być takimi ludźmi, którzy podejmują krok wiary i wskakują. And swim out where those waves are and start surfing. I płyną tam, gdzie naprawdę coś się dzieje. There's a guy that says faith is spelt. Faith is spelt R-I-S-K. Tak, i ktoś kiedyś powiedział, że wiara może być literowana R-Y-Z-Y-K-O, tak? Mm-hmm. So we, in order to step out in faith, we have to take a step of, we have to put a risk ourselves. Więc aby być człowiekiem wiary, musimy być ludźmi, którzy podejmują ryzyko. There's also that picture of that film Indiana Jones. Więc jest też taki film Indiana Jones. That I think pastors mentioned before. Który pastor czasem wspomina. There's this big kind of gaping hole. You mean this scene when Calvin. They are in this sort of like a cliff from both sides and they're walking on? He's got to walk and there's a gap. Jest taka scena w jednym z filmów, kiedy Indiana Jones stoi po jednej stronie, jest taka jakby przepaść i nie widać mostu, bo on jest tak wkomponowany w treść całości, że jego nie widać, ale gdy zrobił krok wiary, to nagle się okazało, że tam jest most i mógł przejść na drugą stronę. And though we don't see what's going to happen in the future. Więc chociaż tak jest, że nie widzimy tego, co w przyszłości się może wydarzyć. We still need to take a step of faith. To mimo to musimy podjąć czasem krok wiary. And it may be that little step that you take. I być może ten mały krok, który podejmujesz. Is that step that's going to see God's power come? To ten krok będzie tym krokiem, który doprowadzi do Bożej objawienia Bożej mocy. I believe that God wants every one of us to be praying for our friends, Christian and not Christian. Wierzę, że każdy z nas powinien się modlić o chrześcijan i niechrześcijan. And Owen and I had like this example thing, the testimony of what God did when we stepped out to pray for someone. I są takie świadectwa tego, co się dzieje, gdy podejmujemy kroki wiary w Chrystusie. So Ola's friend couldn't have kids. Ola's friend. Mm-hmm. Przyjaciel Oli nie mógł mieć, znaczy przyjaciółka Oli, nie mogła mieć dzieci. And they've been trying for quite a long time. I przez długi czas próbowali. And we decided to offer to pray for them. I zdecydowaliśmy, że chcemy się o nią pomodlić. And we prayed when we modliliśmy się. And a couple of months later she phoned Ola. I kilka miesięcy później zadzwoniła do Oli. To say that she's pregnant. I powiedzieć, że jest w ciąży. Mm-hmm. And they've had that kid and another kid after that. I ta osoba i jeszcze kilka osób innych. So it may be no another kid, second kid, one kid and she's got two kids. I ma dwójkę dzieci. Mm-hmm. So it may be that your stepping out in faith has that effect and maybe even bring someone to know Jesus. I być może jest tak, że ty podejmiesz krok wiary i będą efekty tego. Then we need to be ready to look stupid as it were. Więc czasem jest tak, że musimy
no, czasami jest tak, że może zrobimy z siebie głupca. And we need to be people that put our theology, as it were, our doctrine into action. Ale ważne jest, abyśmy sprawili, żeby nasza doktryna, żeby to, w co wierzymy, zostało przekute w czyn. So if we believe that God's a God that heals, więc wierzymy, że Bóg uzdrawia. We need to pray for healing for people. Ale musimy się modlić o uzdrowienie, o ludzi. If we believe that God's a God that provides for us, i musimy modlić się, że Bóg zaspokoi naszą potrzebę. Encourages to take that step of faith and tithe and give. I musimy przez wiarę wierzyć, że Bóg nas zaopatrzy i ufać Mu w tym. If we believe that God's a God that speaks to us today, jeżeli wierzymy, że Bóg może dzisiaj do nas mówić, encourage you to listen to Him and maybe share a word with someone. Musimy jakby zachęcić wszystkich, aby Go słuchali i potem postępowali według tego, co On mówi. Okay, my last point. Ostatni punkt. Is that we would go with the voice of the Holy Spirit. To, żebyśmy chcieli podążać za tym głosem Ducha Świętego. Jesus says that if you love me, you will obey what I command. Jezus powiedział, jeśli mnie kochasz, jeśli mnie kochacie, będziecie przestrzegać moich przykazań. Us stepping out in faith. To jest postępowanie w wierze. Isn't just about God doing things amazing. To nie tylko chodzi o to, że Bóg jakieś zdumiewające rzeczy robi. But it's about us worshiping and loving on Jesus. Ale to jest, to dotyczy nas, uwielbiających, wywyższających Pana. Every time we're obedient to Him and take a step of faith. Za każdym razem, kiedy jesteśmy posłuszni Bogu, podejmujemy kroki wiary. Especially when it costs us something. Szczególnie wtedy, jeżeli nas to coś kosztuje. Is us showing Jesus how much we love Him. To jest sposób, w jaki chcemy pokazać także Jezusowi, że kochamy Go. And I believe that Jesus' heart is really blessed when we take those steps for Him. Wierzę, że Jezusa serce jest bardzo uradowane, kiedy podejmujemy kroki wiary ze względu na Niego. And the more we fall in love with Jesus in our lives. I im więcej kochamy Pana Jezusa w naszym życiu. The more we build relationship with Him. To tym bardziej budujemy relacje z Nim. The more the fruit of that in our life is going to be greater obedience to Him. I tym bardziej owoc w naszym życiu będzie większy. So I encourage us to seek after Him. Więc zachęcam nas, abyśmy szukali Go. If we don't feel that our love for Jesus is that deep, if we don't feel that our love for Jesus is that deep, jeżeli czujemy, że nasza miłość do Niego nie jest wystarczająco głęboka, we can seek after Him and we will find Him. To możemy zawsze Go więcej szukać i więcej Go znaleźć. When we pray, when we read the Bible, when we worship, speaking kiedy modlimy się, kiedy czytamy Biblię, kiedy słuchamy. We can build that relationship with Him. Możemy budować w ten sposób relacje z Nim. And we need to learn how to discern the voice of the Holy Spirit. I musimy uczyć się tego, jak rozróżniać, rozpoznawać głos Ducha Świętego. Because we can't take a step of faith and do something the Holy Spirit tells us to do. Nie możemy podjąć jakąś decyzji wiary i zrobić czegoś, wierząc, że Duch Święty do nas mówi. Without knowing that it's actually the Holy Spirit speaking. Jeśli nie wiemy, nie rozpoznajemy tego, że to naprawdę mówi Duch Święty. And to be honest, I think the only way that we can grow to know Jesus, Holy Spirit's voice. I tak naprawdę jedynym sposobem, w jaki możemy się nauczyć rozpoznawać ten głos Ducha Świętego, is to step out even when we're not sure. To próbowanie, to podejmowanie kroki wiary, podejmowanie tego ryzyka nawet wtedy, kiedy nie jesteśmy do końca pewni. If it doesn't work out, jeśli się nie uda, maybe it wasn't the Holy Spirit. To może nie był to Duch Święty. If it does work out, then we know that God was in. Ale gdy nagle widzimy efekty, to poznajemy i w ten sposób się uczymy, że to jest głos Ducha Świętego. So I just want to encourage every one of us today. Więc chcę dzisiaj nas wszystkich zachęcić. That we take the next step in order to grow in our faith to Jesus. Abyśmy uczynili następny krok, abyśmy mogli zaufać Jezusowi przez wiarę. That we would trust Jesus with all of our hearts. Żebyśmy mogli zaufać Jezusowi z całego serca. Abyśmy byli posłuszni głosowi Ducha Świętego. Abyśmy mogli uczynić ten następny krok wiary, gdy Bóg do nas mówi. Can we pray? Do we have time? I'm thinking how to do it. Okay. You can introduce. Okay. So it would be great for us to finish with some prayer and some ministry.
Byłoby dobrze, gdybyśmy zakończyli modlitwą i usługiwaniem sobie nawzajem. If here today you've never made a step to believe in Jesus with your Jeżeli dzisiaj, jeżeli do tej pory jeszcze nie uczyniłeś żadnego kroku wiary, aby się modlić w taki sposób. If you're like standing on the beach and you see what God's doing out on these breakers. Jeżeli masz takie przekonanie albo tak myślisz, że jesteś taką osobą, która stoi na plaży i obserwuje tylko, co się dzieje. But you want to take that step to truly believe in Jesus Christ. Ale faktycznie jesteś taką osobą, która ma takie pragnienie, aby podjąć taki krok wiary i ruszyć do wody. Want to give an encouragement that today could be today let today be your day to come forward and give your life to Jesus. To chcę was zachęcić, aby dzisiaj był taki dzień, kiedy podejmiecie to wyzwanie i kiedy będziecie chcieli się o kogoś modlić. If you have believed in Jesus, jeżeli już wierzysz w Jezusa, but you're not taking, you haven't yet started taking those steps of faith, ale jeszcze nie podjąłeś kroków wiary w twoim życiu, maybe today is your time to make a commitment to step out for Him. To też może dzisiaj jest taki dzień, kiedy chcesz albo zapragnąłbyś zrobić krok w kierunku Jezusa, aby do Niego przyjść, aby być bliżej Niego. And also when I was praying a couple of days ago, jak modliłem się kilka dni temu, I felt like someone might have a problem with their right thigh. To też czułem, miałem takie przekonanie, że ktoś ma z lewą kością, z prawą kością udową jakieś problemy. If you're that person today, we'd love to pray for you. Jeżeli ty jesteś tą osobą, jeżeli masz takie problemy, to chcę się o ciebie modlić. Ja też jeszcze myślę, że dobrze byłoby, żebyśmy się modlili, ale też chcę powiedzieć o jednej rzeczy, która jest też ważna. Chris jest taką osobą, która od wielu, wielu lat mam takie przekonanie jako pastor też, że jest taką osobą, której Bóg kładzie na serce szczególnie dwie rzeczy. Takie działanie w wolności ducha i też to, co dzisiaj mówił. Modlitwę o chorych i wszystkie te rzeczy, które wiążą się z manifestacją Bożą. Jestem przekonany, że to, co dzisiaj mówił, jest takim Bożym przypomnieniem. I chciałbym, żebyśmy zrobili tak. Ponieważ, tak jak Chris mówił, dotyczy to nas wszystkich. Nie chodzi o jakieś szczególne osoby, ale chodzi o to, żebyśmy wszyscy mogli podejmować kroki wiary. Ja mam takie pytanie. Ilu z nas dzisiaj, po pierwsze, kto dzisiaj jest chory i potrzebuje modlitwy o uzdrowienie? Bardzo proszę, aby te osoby wstały. Ok. Proszę, żebyśmy przez chwilę, pozostałe osoby, żeby przez chwilę siedziały, ale tak jak Chris mówił, myślę, że to jest dobry moment, abyś zadał sobie takie pytanie. Może Bóg dzisiaj właśnie chce, abyś zrobił krok wiary i podszedł do kogoś z wiarą. Może będzie to pewne ryzyko, może będzie to trochę ze strachem, trochę z obawą, trochę z drżeniem, ale popatrzcie, ile osób wstało. Każda z nich potrzebuje modlitwy. Czy musi to być tylko pastor? Czy musi to być tylko i wyłącznie starszy? Owszem, Biblia mówi, że są takie przypadki, jeśli ktoś choruje, niech przywoła starszych zboru. Są takie szczególne rzeczy i my to też wierzymy i tak też robimy. Ale wierzymy, że gdy Biblia mówi, takie znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą, to nie mówi, takie znaki będą towarzyszyć pastorom, tylko tym, którzy uwierzą. Kościół jest całością. Efezjan 4,16, z którego całe ciało, spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje samo siebie w miłości. Proszę, abyśmy wszyscy zamknęli na chwilę oczy. Bardzo was proszę, abyśmy mogli na chwilę zamknąć oczy. Być może przez to kazanie, przez to słowo Bóg dzisiaj powiedział do ciebie, ale przyjmij to tak w spokoju i w takiej przestrzeni bezpieczeństwa. Jesteśmy w rodzinie. Jesteśmy wśród ludzi, którzy kochają się nawzajem, choć są różni, choć są mają różne charaktery, ale jednak ja chcę gwarantować jako pastor, jako rada, że to jest miejsce bezpieczeństwa, że to jest miejsce bezpieczne dla każdego z nas. Jeśli dzisiaj Pan do ciebie w jakiś sposób przemówił i myślisz sobie, chciałbym modlić się o chorych, chciałbym nie ze względu na mnie, nawet nie po to, żeby widzieć jakieś fajerwerki, ale ze względu na Chrystusa, ja mogę nie być ważny, to może ta osoba nigdy nie powiedzieć świadectwa, że to właśnie ten czy tamten się o mnie modlił. To nie jest ważne. Ale jeśli masz pragnienie, aby dzisiaj się modlić,
to ja chciałbym was zachęcić teraz. Popatrzcie, sporo osób stoi. Jeśli teraz masz takie pragnienie, podejmij ryzyko. Wstań i podejdź do którejś z tych osób. Nie bój się, nie obawiaj się, nie wstydź się, jesteśmy wśród rodziny. Jesteśmy w rodzinie. Zróbcie to teraz. Po prostu. Podejdźcie. Tak, żeby nikt z tych osób nie stał sam. Bądźcie odważni. Jesteśmy rodziną, która kocha się nawzajem. Która sobie ufa nawzajem. Panie, dziękujemy Ci za Twoją moc, Panie, uzdrowienie, Panie. Dziękuję Ci, że Ty jesteś Bogiem, który uzdrowi, Panie. I w imieniu Jezusa chcemy głosić uzdrowienie w tym pokoju teraz. W imieniu Jezusa mówimy choroby wyjść z ludzi teraz, w imieniu Jezusa. Głoszamy uzdrowienie, Panie, za każdą osobę, Panie, która potrzebuje Ciebie dzisiaj. Głoszamy uzdrowienie. Prosimy Cię, Duch Święty, przyjdź, Panie, i dotknij te serce, dotknij te miejsce, ciało, Panie. Głaszamy uzdrowienie w imieniu Jezusa. Przyjdź, Panie Jezu. Halleluja. Bo On nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie, a w Jego ranach jest nasze zdrowie. A myśmy mniemali, że On przez Boga jest zbity i umęczony. Lecz On zraniony jest za występki nasze, zbity za choroby nasze, a w Jego ranach jest nasze zdrowie. Wierzymy w to, Panie Jezu. Wierzymy w to. I ufamy Tobie. I chcemy Tobie ufać, Panie. Stajemy w modlitwie i stajemy w wierze i podejmujemy ryzyko. Halleluja. Bardzo często Pan Jezus, gdy uzdrawiał, mówił: według wiary Twojej niech Ci się stanie. Wiara jest ważna dla tej osoby, która się modli o Ciebie, ale wiara jest ważna także dla Ciebie, dla tej osoby, o którą się modlimy. Wszystkie te osoby, o które teraz się modliliśmy, chciałabyś usłyszał to w swoim sercu, że Jezus po pierwsze chce dokonać cudu, bo On jest Jahwe Rafa, Bóg, lekarz. Dzisiaj to deklarowaliśmy, ale także, abyś mógł usłyszeć: według wiary Twojej niech Ci się stanie. Twoja wiara ma znaczenie. Tak samo jak wiara tych, którzy się o Ciebie modlą, ale myślę, że może nawet bardziej Twoja wiara ma znaczenie. Jeśli będziesz sceptyczny, nie ma szans. Ale możesz dzisiaj uchwycić się wiarą tego, co było głoszone, bo wierzymy, że jesteśmy Bożym Kościołem, o którym Bóg mówi. Mówił dzisiaj do nas przez to słowo. Uchwyć się wiarą. I gdy będziesz wychodzić z tego miejsca, powtarzaj sobie dzisiaj, jutro: wierzę. Wierzę. Według wiary mojej niech mi się stanie. I jeszcze jedna ważna rzecz.
od razu przygotuj świadectwo. Bardzo często coś zamykamy przed Bogiem, dlatego że nie oddajemy Mu chwały potem. Że coś Bóg chce nam otworzyć, ale my fajnie stało się, idziemy dalej przez swoje życie i nie przynosimy chwały Bogu. Jesteśmy jak tych 9 trędowatych, którzy zostało uzdrowionych, odeszło i nie podziękowało, a jeden tylko wrócił. I Pan Jezus powiedział, no czyż 10 nie zostało uzdrowionych? Czemu tylko jeden wrócił? Więc pamiętaj, jeżeli coś dzieje się w Twoim życiu, jeżeli na skutek tej modlitwy coś się stanie, pamiętaj, aby wrócić i podziękować Bogu, aby przyjść tu do kościoła, aby stanąć na środku i powiedzieć, tak, wierzyłem, wierzę, Bóg dokonał czegoś w moim życiu. Właśnie chcę